Hello, witam was w kolejnym odcinku Edek vs. Widzowie. Dzisiaj jest z nami Dragon. Siema. Który co prawda nie jako pierwszy zgłosił się pod ostatnim odcinkiem, ale za to pierwsza osoba mi nie odpowiedziała. No od tego odcinka już wracamy do normalnych zapisów, czyli na Discordzie. Po prostu stworzę jakiś tam kanał nagrywki. O kurde, czekaj, zapomniałem, że to jest limitowany boost, bo przed chwilą właśnie serwerowego boomer moda graliśmy. Trzeba się przestawić. Kurde. Ale dziwnie. Okej, okay, dobra, wracając do tematu. To standardowy początek, jakie tam masz rangi, jak długo grasz, dlaczego Rocket jest twoim ulubioną gierką, dlaczego ten tryb się wydaje taki wolny? No to zacznijmy od tego takiego ostatniego pytania. Ten tryb wydaje się wolny, no bo właśnie przed chwilą graliśmy, to będzie normalna. No dobra, to już jedno pytanie, na jedno pytanie znam odpowiedź. To jakie to masz rangi, jak długo? No teraz mam platynę dwójkę, dywizję, tam chyba jedynkę, ale wcześniej miałem Diamonda ileś tam. Rocket League jest moją ulubioną grą w sumie, dlatego że nie wiem. No po prostu zacząłem z nią kiedyś grać. I to był chyba Halloweenowy event, taki dawny. I no. Chyba wczoraj dropnąłem rapera i mi się ta gierka spodobała. Dropnął jakiś fajny itemek i zaczął i stwierdził sobie, że zacznie grać. A w co tam grasz poza roku tam? Czekasz na Valoranta, czy nie? A poczekaj, bo ty grasz na PS4, to nie było pytania. Nie było pytania. No to kiedyś grałem jeszcze w Battlefront, chyba dwójkę. W Naruto, w Shippuden, tam chyba w Storm War 4 czy coś. Nie pamiętam dokładnie nazwy. No i tak to no to jeszcze w jakiejś gierki na telefonie gram. Bardzo się wytnie. Chciałem powiedzieć standardowe, a potem sobie zdałem sprawę, że w sumie nie aż tak bardzo. Po kolacji hey. Jesteś? No. Co ty na kolację jakoś? Bo to jest ulubiony punkt wszystkich. Sinka. No, pytanie pomidorek, szereg. Kurde, a dzisiaj jest szereg. Ten wielki niedziel. Wielkanoc, no. No, kurde, wielki niedziel. O kurde, mam już mi o tym nie mówić, bo... Co tutaj chcesz robić? Upgrading? A nie, w sensie jeden... No to nie będę spoilerował. A to możliwe, że... Z tego... Możliwe, że będę kojarzył, ale nie na stówę. Jak to się mówi, busta się czasem misuje. Nikt tak nie mówi, ale... Poza tym... Ale rymy, ogólnie. Zapraszają mnie. Refik. A, kurde. Nie. Ciągle ja tak myślę te boosty. Najgorzej. Double tam wleci. Ale o nie, Dragon. Znienacka zebrał boosta akurat. No i czemu to ma... A, bo ty masz na Discordzie, bo tak patrzę. Energy Dragon i tak sobie patrzę potem w grze, co jest? Czy mi się przewidziało? Bo tutaj nigdy z Discorda widziałem, a wy nie widzicie. Przekwitywanie gry jest. No nie, dobra. Nie dał się zbankować. Nie, jeszcze to się uda. Nie, dobra. Close one, close one. Za wolno pojechałem. A właśnie, bo zapomniałem, że nagrywam. to wracamy w drugim meczu. Autentycznie dobrze, że sobie przypomniałem. O, nieważne. No dobra, wracamy po krótkim spięciu internetu. No. Nie no, żartuję. Dołączyliśmy do tego. Uuu, ale to było pie... Haja. I cyk, trzeba im napisać zaraz coś, żeby... No. Nie no, dobra, może nie będziemy tutaj propagowali wyzywania przeciwników. Ja tylko wyzywam, jak mnie ktoś wyzywa. No co za ciadyka, złasą żoną zasadę. To jednak ich wyzywamy. Daj mi zrobić, zostaw mi busta. Dobra, mam tu jeszcze. Paru moje. A co się napisał? Trzeba na freestyle zrobić. Dawaj, no. O kurde. No, kurde. Sorry, my bad. Chciałem reseta tam zrobić, ale zabrakło mi busta. To tutaj takie uff. No dobra, stoję. Do ciebie? Czekaj. Siedzi? No nie, zabrakło mi busta. Ale prawie siedziało.
Ja tak to będzie. Dobra, ładny brok, ładny brok, ładny brok, ładny brok. Dragon tutaj. Agresor. Twoje? Ale to było piękne granie. Tak, no nie, on... Kuda, to są plany. Ja nie potrafię. Oddziela się ciebie. Czy chcesz kogoś pozdrowić? No to ogólnie pozdrawiam na próbę i moich starego i rodzinę i żółwia. Żółwia? Tak. No mam żółwia. Ale to kozak. Też świnka, mam... Jak się żółw nazywa? Tuptuś. Tuptuś? Nie miałem pomysłu na imię. No, ale nie miałem kozak pomysłu żółw. Na imię. Bo nie pamiętam, jak na wakacjach imienia. Był jakiś żółw, to siadłem na nim i sobie zdjęcie zrobiłem. W sensie to był taki duży żółw, to nie odbierzcie tego źle. Zmiażdżył żółwia. Opowieść życia. Ale ogólnie no to jeszcze tam miałem ten piękną morską, ale zwykłą. Ja chciałem ją zobaczyć, ale moja mama powiedziała, że jestem... Moja mama powiedziała, że jestem jeszcze za mały i że będę miał koszmary czy coś. To było jak miałem 7 lat. Smuteczek. A jak się nazywała? Wąsik. Co to za imię? Tak abstrahując od całej sytuacji. No bo byłem wtedy mały i nie ogarniałem, że można jakoś fajnie nazwać. Albert czy nie, to było bardzo fajne imię, jak to na świnki. Szumnówki, a nie ogarniałem. Ła! Wam pojawił mnie, jak nie powiem kto. No to bym pojechał na... Dawaj coś. Ścianę. Kurde, sorry. Close. Ale było blisko. No, z mojej perspektywy fajnie wyglądało. Kamerowałem. No. Kamerowałeś, kamerzysta. Zdążę? O, sorry, sorry. To dobra, mama. Nie, dobra. Mam co za... Ja im napiszę zaraz kalbie. Ła. Bój. Dobra, piszę imerzy. Trzeba podnosić piłkę. Go training. Okej, no to widzimy tutaj. Dragon zajmuje się swoimi rzeczami, a ja się zajmę pożegnaniem. To było najbardziej płynne przejście chyba w historii mojego kanału. No, dobra. No to w każdym razie był z nami dzisiaj Dragon. Jak chcecie wystąpić w następnym odcinku, to zapraszam na Discorda. A jak lubicie kolor czerwony, to zostawcie suba. I dzięki wam za oglądanie. Siema.